Cześć kochani, dzisiaj pokażę Wam, jak namalować takie wiosenne tulipany. Kojarzą mi się one właśnie ze świętami wielkanocnymi. I do wykonania tego zdobienia użyjemy sobie dry topu, hybrydy kolmie unicorn, chica banana i rose quartz, a także żelu Arte Brillante Black Poison, żelu X-White, no i pędzelka Master Art 003 oraz pędzelka do żelu Diamond Brush o numerze 6. Prawą stronę mojego wzornika pokrywam sobie kolorem hybrydowym Call Me a Unicorn, natomiast po drugiej stronie wzornika nakładam sobie bardzo cieniutko kolor Chica Banana. No i te dwa kolory będę ze sobą cieniowała. Robię to za pomocą pędzelka do żelu Diamond Brush o numerze 6. Najpierw przecieniowuję te kolory przez środek, a następnie delikatnie rozcieniowuję je oba na boki wzornika. Kiedy ombre pionowe już jest gotowe, to całość utwardzam w lampie przez 30 sekund. No i nakładam sobie kolejną warstwę tych dwóch kolorów. Z prawej strony znowu ląduje mi kolor Call Me Unicorn, a z lewej Chica Banana. No i ponownie całość przecieniowywuję pędzelkiem do żelu Diamond Brush o numerze 6. Tą drugą warstwę również utwardzam w lampie przez 30 sekund, no i całe to moje ombre pokrywam sobie topem. Ja używam tutaj dry topu. Dry top również utwardzam w lampie przez 30 sekund i teraz biorę sobie kolor hybrydowy Rose Quartz i pędzelek Master Art 006 i maluję takie plamki na środku mojego wzornika. Te ciapki utwardzam w lampie przez 30 sekund i biorę pędzelek Master Art 003 oraz żel Arte Brillante Black Poison i konturuję sobie spody tych ciapek, a następnie przeciągam kilka ciemnych linii wzdłuż kielichów tych kwiatów. Nie zapominam także o cieniutkich łodyżkach, które będą mi wychodziły od samego spodu wzornika aż do moich różowych kielichów. Czarny żel Arte Brillante Black Poison utwardzam w lampie przez 30 sekund i całe to zdobienie ponownie pokrywam dry topem. Dry top również wędruje mi do lampy na 30 sekundek i po wyciągnięciu z lampy zaznaczam sobie tylko białym żelem X-White szczyty koron tych kwiatów. Żel X-White utwardzam w lampie przez 30 sekundek, no i tak już wygląda gotowe świąteczno-wiosenne zdobienie.